Zapewne większość z Was uważa, że napięcia na linii Kijów-Warszawa są spowodowane kryzysem zbożowym. Otóż nic bardziej mylnego. Wszystko tłumaczy nam minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Problem leży w głowach Polaków. Ktoś nas celowo zmanipulował, że Ukraina nie jest wdzięczna Polsce za okazaną pomoc. Okej, przyjmijmy, że problemem jest nasze postrzeganie rzeczywistości, tylko jak Wołodymyr Zełenski wytłumaczy o tym, jak wytransferowaliśmy sprzęt wart dziesiątki miliardów złotych, jak wytłumaczy insynuowanie, że Polska gra na Rosję? To była fikcja taka. Witam Was. Wywiad udzielony 28 września agencji prasowej Interfax. Jak na dzisiejsze standardy całkiem długi, przede wszystkim poświęcony relacjom ze swoimi głównymi partnerami, czyli Stanami Zjednoczonymi, Niemcami. Była też kwestia kryzysu zbożowego, ale Dmytro Kuleba poświęcił i nam akapit. To było bardziej płynne przejście z kryzysu zbożowego. Wiemy już, że cztery kraje są dogadane. Nie chcę zdradzać, który kraj dogadany nie jest. Ciekawe, czy to my, czy to Węgrzy, czy to ze względu na kampanię wyborczą, która jest na Węgrzech. Trudno powiedzieć. Z tego, co jakie komunikaty wysyła Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy, to minister Telus jest już wstępnie dogadany. Jednak Kuleba mówi, że problem zbożowy zapewne szybko zostanie zażegnany. To nie jest problem. On bardziej martwi się o nas. Bardziej martwi się o coś innego, a to dotyczy Polski. Uważam, że problem ze zbożem jest strategiczny, jest zagrażający, jednak zostanie on rozwiązany, ale aktywnie. Propaguje się narrację o rzekomej niewdzięczności Ukraińców. To jest jawne kłamstwo. No i przy ukraińskiej wdzięczności, póki co w wersji narracyjnej, na chwilę się zatrzymajmy. Otóż ukraiński establishment zdał sobie sprawę, jak ważne jest częste powtarzanie, że Ukraińcy są wdzięczni Zachodowi. Po spektakularnym przywołaniu Wołodymyra Zełenskiego do pionu podczas szczytu NATO w Wilnie. Podczas szczytu NATO w Wilnie brytyjski minister obrony Ben Wallace zauważył, że byłoby dobrze, gdyby Ukraińcy okazywali wdzięczność za otrzymywane uzbrojenie, a nie stawiali tylko kolejnych żądań. Nie jesteśmy Amazonem, zaznaczył. No i to był przełom. Od tego momentu ukraińska administracja zaczęła podkreślać, jak to bardzo jest wdzięczna swoim partnerom. Na Wołodymyra Zełenskiego rozmowa z Benem Wallace'em podziałała jak zimny prysznic i jeszcze w drodze powrotnej, w wagonie kolejowym, ewentualnie to była ustawka, ale mówimy o tym, jak to ma wyglądać. Jeszcze w wagonie kolejowym nagrał filmik z podziękowaniami, gdzie wymienił każdego z partnerów osobno. No i oni sobie wykombinowali, że od teraz będą mówić o wdzięczności, będą mówić często, bo w końcu słowa i tak nic nie kosztują. I zaczęło dochodzić do kuriozalnej sytuacji, gdzie minister rolnictwa Ukrainy, Taras Kaczka, grożąc nam arbitrażem, jednocześnie zaznaczył, że on to robi z szacunkiem i z wdzięcznością. No ale wracając do Dmytry Kuleby. Ukraina jest bardzo szczerze i głęboko wdzięczna narodowi polskiemu i polskiemu rządowi, który od początku rosyjskiej agresji stał ramię w ramię i otwierał ramiona. Powiedzieliśmy to 100 razy i powiemy to jeszcze 100 razy. No i to, co powiedział Dmytro Kuleba, jest kluczowe. Oni mogą sobie powtarzać jeszcze i 200, 500 i 1000 razy, bo to nic nie kosztuje. A z definicji wdzięczność jest powiązana z działaniami wzajemnymi. W tej strategii jest jeszcze miejsce na zasłanianie się zwykłymi Ukraińcami, że przecież zwykli Ukraińcy są nam wdzięczni. Ja w to nie wątpię. Mamy także agenturę wpływu, która tą narrację powiela. Pamiętacie te wrzutki? Tak, ja byłem na Ukrainie, ja rozmawiałem z Ukraińcami, wszyscy są wdzięczni. Przecież wdzięczność to jest skrót myślowy. Nikt tego dotąd nie powiedział. Przecież to nie chodzi o wdzięczność zwykłych Ukraińców. Nawet nie chodzi o wdzięczność ekipy Zełenskiego i Szmyhala. To chodzi o to, by administracja Ukrainy miała świadomość wyssanych z Polski transferów, że ktoś na to wszystko musiał zapracować. Oj, chyba po mnie lecą. Ktoś na to wszystko musiał zapracować.
ktoś zadłużył dwa pokolenia Polaków. I następne podejmowane działania przez administrację Ukrainy powinny mieć to z tyłu głowy. A zamiast tego ostatnie tygodnie to festiwal poniżania Polski i tych naszych, pożal się Boże, przedstawicieli na arenie międzynarodowej. Żeby daleko nie szukać, to sławetne przemówienie, w którym Władimir Zełenski insynuował, że po tych ogromnych transferach to my jednak współpracujemy z Rosjanami. Ostentacyjne wyjście podczas przemówienia Andrzeja Dudy, nieznalezienie na forum ONZ, nieznalezienie dla niego czasu na prywatną rozmowę. No przecież on sobie musi zdawać sprawę, że pan Andrzej jest od niego psychicznie uzależniony, że nawet nie chodzi o relacje polityczne, ale po prostu jak zdrowego mężczyzny, który potrzebuje chwili na wygadanie się, na przytulenie. No przecież wszyscy to rozumiecie. A mimo wszystko, tego czy następnego dnia, Władimir Zełenski znalazł czas na odznaczenie dwóch polskich wolontariuszy, gdzie mężczyzna miał to samo nazwisko, co pan Andrzej. Przecież to jest wyraźny sygnał. A dzisiaj, czy w sobotę, w każdym razie w ten weekend, dowiadujemy się, że, ja to powtórzę, po tych ogromnych transferach zasobów w Ukrainę, nie został zaproszony polski przedstawiciel na międzynarodowe forum przemysłu obronnego Ukrainy. Władimir Zełenski nagrał film, gdzie wymienił wszystkich kluczowych partnerów, oprócz, no właśnie, fakt, cytując Tarasa Kaczkę, Władimir Zełenski mógł nas pominąć z wdzięcznością i z szacunkiem. Do tego programu też oczywiście będzie można się zapisać, kiedy po wyborach PiS, czy jeszcze lepsza zmiana, wyraziłaby taką ochotę. Może nawet, jeżeli doszłoby do sponsoringu w jakimś procencie, no to drzwi są otwarte. To chodzi o gesty. Wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę. Ale wracając do Dmytro Kuleby, otóż twierdzi on, że ta fałszywa narracja, którą ktoś zasiał w naszych głowach, jest niebezpieczna nie tylko dla Ukraińców, ale także może się źle skończyć także i dla nas. Jednak zakorzenienie się w świadomości Polaków narracji o niewdzięczności Ukrainy i Ukraińców może w rzeczywistości mieć niezwykle negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa. I nie tylko o stosunki między naszymi narodami, ale o bezpieczeństwo Europy w ogóle. Bezpieczeństwo Polaków, przede wszystkim bezpieczeństwo Ukraińców. A na koniec Dmytro Kuleba zapowiedział chęć walki o nasze umysły. Chęć walki z tą kłamliwą, plugawą narracją. Jednak z kontekstu nie wynika, że administracja czy Zełenskiego, czy Szmyhala przestanie nam to robić, tylko chodzi o wpływ na polską infosferę. Nie znamy szczegółów, no ale warto by było się dopytać na przykład ambasadora Ukrainy w Polsce, w jaki sposób chcieliby karać niepokorne media, czy zmanipulowanych Polaków, którzy oczadzają innych. Dlatego bardziej interesuje mnie walka z tą narzuconą i fałszywą narracją niż kwestia zboża. Podsumowując, widzimy, że to nachalne i ostentacyjne podkreślanie ukraińskiej wdzięczności bez tego, co idzie dalej, czyli realnej wzajemności, jest nową strategią ukraińskiego establishmentu, by wytrącić narrację PiS-u. Oczywiście nie możemy zapominać, że wdzięczność jako taka nie istnieje w stosunkach międzynarodowych, to jest coś wirtualnego, niepoliczalnego, dlatego też Ukraińcom tak łatwo naszą strategię rozbrajać bezkosztowo, bo tylko słowami, po prostu no, mówią, że są wdzięczni, dlaczego mielibyśmy w to wątpić. A to, że udają, iż nie zdają sobie sprawy z tego, że wdzięczność łączy się z wzajemnością, to jest inna inszość. Tutaj nie chodzi o wdzięczność Ukraińców, ponieważ narracja ukraińskiej wdzięczności nie była wykreowana przez samych Ukraińców, ale to była operacja psychologiczna, którą urządził na nas rząd PiS-u, media rządowe, a także polskojęzyczne media z zagranicznym kapitałem. Ukraińcy nie zapowiadali nam, że są wdzięczni, że się odwdzięczą. To były tylko komunikaty wewnętrzne. I to nie chodzi o wdzięczność Ukraińców czy wdzięczność ekipy Zełenskiego. My byliśmy mamieni jako społeczeństwo różnymi bajkami
O tym, że Ukraińcy sami siebie się odwdzięczą, było powieści, jakich my nie dostaniemy kontraktów, jakiego my bloku opozycyjnego do Francji i Niemiec tutaj nie stworzymy, ale to wszystko to było... Baju, baju dla frajerów. To, o czym teraz mówią polskie media, powinno być półtora roku temu spisane w formie umów, w formie weksli, w formie programów Lend and Lease i wtedy nie byłoby mowy o wdzięczności, tylko do czegoś niepoliczalnego, wirtualnego, tylko byłoby odwoływanie się do papierów. Tego ktoś nie dopilnował i przez to mamy taką, a nie inną sytuację. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to zacząć minimalizować koszty materialne ponoszone na rzecz ukraińskich interesów. Powinniśmy zacząć wszystko wyceniać, wystawiać rachunki czy Ukraińcom, czy Amerykanom, a szacunek przyjdzie z czasem. Niestety to parędziesiąt miliardów złotych, które PiS wytransferował, trzeba będzie wliczyć w koszty, ale spłacimy je my, nasze dzieci, spłacimy je z szacunkiem i z wdzięcznością. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo, byście sprawdzili, czy nic tam was przypadkiem nie ominęło. Zapraszam was na kanał z gierkami i także dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.